dorzuca do pieca. Witam wszystkich gorąco w kolejnym tutaj, że tak powiem, naszym vlogu takim okrojonym, tygodniowym. Mamy środę dzisiaj? Środę. Nie, wtorek, przepraszam, wtorek, 12 marzec. Podpisaliśmy umowę, tak jak wam wspominałem, udało się wygrać pole. Gospodarstwo powiększyło się o 12 hektarów. Także jedziemy z rozsiewaczem. Tam już talerzówka chodzi. Ósemka z talerzówką, także na miejscu wam wszystko opowiem, pokażę. Także widzimy się na polu, jak już dojadę. Także tak jak widać, praca idzie w re. Nawozy, talerzówka, wszystko naraz. Także o, to jest taki kawałek tam zarybić. Tutaj też zarybić. Tyle. W kolejnym dniu mamy środę, dalej na nowej nieruchomości, tutaj tak jak widzicie, tam, tu i tam do oranego. Jest 12 hektarów około, pole prawie 300 metrów szeroko, 400 długo, w takim trapeziku, ale najważniejsze, że nie ma klina, tam jest klin tylko z poprzeczniaka. Także walczymy, talerzujemy to drugi raz, bo będziemy tutaj siać jęczmień jary technologii bezorkowej. Dzisiaj jadę drugi raz talerzówką, króciutko. Żeby zniszczyć to, co wczoraj niedocięte zostało. Zobaczcie, tutaj tak to wygląda. To jest, pole jest po pszenicy, słoma była zbierana. Poprzedni właściciel zabrał wszystko z pola, co się dało. Nawet meliorację powyrywał. Ósemka wskrzeszona do żywych. Radzi sobie, aczkolwiek może jutro będzie jakiś... jakaś niespodzianka. Tutaj znajomy 8100 gnoi obok, też wziął tutaj działki. Także ogólnie się walczy, tak? Ja tutaj wynawoziłem już nawozem
poszło 200 kg nawozu Kali Power, czyli potas, siarka plus magnez, tak? No i 200 kg przedsiewnie saletry 32. I to później jeszcze jest tam w planach coś dorzucić, w razie czego. Będziemy siać jęczmień jary na tym polu. No, jutro pójdzie gruber i w piątek planowany się na tym polu. Tutaj może jakiś film z drona wleci, zobaczymy jak to wyjdzie. Tak to się prezentuje. Także do później. Witam was, drodzy widzowie, w kolejny dzień na nowej dzierżawie. 12 hektarów tutaj kończymy uprawiać. Jutro będziemy siać. Także dzisiaj jest czwartek. Mamy zaplanowany siew na jutro, na piątek. Nawet nie wiem, który to będzie dzisiaj, chyba 15? 14 marca? Zaraz zobaczymy w telefonie. No, dzisiaj 14 marca, tak? Czyli jutro będzie 15, na 15 marca siew jęczmienia jarego tutaj. Także uprawiamy po nocy, jest godzina 19.10 aktualnie. Wcześniej nie nagrywałem, bo nie było jak, bo tutaj roboty od groma, tam krzaki trzeba było na poprzeczniakach podciąć, gałęzie, bo wchodziły przestrzeń pola, także mówię, ryjemy 10 na godzinę, 11 bieg. Pole było uprawiane w poprzek, my to robimy prostopadle do drogi, także tak to wygląda. Witam wszystkich bardzo serdecznie, się mamy piątek, tak jak wspominałem we wcześniejszych filmach, że siejemy nowe pole, obsiewamy jęczmieniem jarym, już tutaj w sumie kończymy, bo tę kamerę dopiero mi przywieźli, także poprzeczki robimy i będziemy jechać do domu. Tak to wygląda. Pole zacząłem siać o 13, a mamy godzinę aktualnie 16.30, także nie ma tragedii. Ciekawe, czy mi nasion starczy. Tak to będzie. Odmiana typowo browarniana, ale ciekawe, czy się uda osiągnąć parametry. Czy w ogóle warto o to powalczyć? Nie wiem, napiszcie w komentarzach. No wiadomo, na pewno jęczmień na cele browarniane będzie droższy, niżeli taki typowo paszowy, tak? Kurde, cofnąć tym dziadostwem to... Tylko że znowu zawieszany, to bym się bujał jeszcze. Jeszcze bym siała, tu jednak wygoda. Zasypię 1,5 tony i jeżdżę sobie, tak? Kamieni nawet za dużo tutaj nie ma. Jest kilka takich jak piłka doręcznej. A to siewnik je powciskał. Tak jak wspominałem wcześniej, pole za poprzedniego właściciela było uprawione tak o, tak jak tutaj sąsiad zaorał. Poprzedniego właściciela to trochę równiej, no my uprawiamy w poprzek, tak? Tamte działki kolejne, no to już są tak o uprawiane, także też jest na plus. No my tutaj, żeby to doprowadzić, to robiliśmy pierwszy przejazd mocno na ukos. Kolejny już tak jak siane i gruber też szedł tak jak siane. No i każdy kolejny zabieg, no to już będzie na plus szło. Na poprzeczniaka w talerzówkę minimalnie głębiej, bo to uwrocia były ujeżdżone. Z reguły zawsze jak na jesień uprawiamy to tak, że kończę siać po długości, dopiero jest uprawiane tutaj, żeby było siane świeżo uprawione, no ale no wiadomo, wiosna, natłok prac polowych, czy pod buraki pole niedotknięte, a można by było już coś tam robić, tam na jednym kawałku, na kilku kawałkach mamy rozsypane nawozy, NPK-i, a reszta stoi, czeka, bo tam z melioracją się rurki poprzytykały. No i u nas też tutaj styczeń, luty, bardzo dużo wody spadło. O, zobaczcie, tu jezioro, tam jezioro, tamto jezioro, to i tak się zmniejszyło dwukrotnie. Jak tutaj przychodziłem zerknąć, jak tu mocno, znaczy mocno, jak w jakim stanie to pole jest, tak? Tam sąsiad orze, akurat zdecydował się na pług. Tutaj glina. Ogólnie, jeżeli chodzi o jakościowo, to pole naprawdę bardzo dobrze wygląda na tle tych, co już tutaj mamy w gospodarstwie, tak? To będzie jako, no, pod względem gleby, to będzie jedno z lepszych gruntów. Przejedziemy i najwyżej na powrocie się pojedzie na pusto. It could be simple, but with you we never equal to. But baby, I can take care of myself. Cause you know that I'm right to be lonely. My long gone with you now. I don't wanna make like, him love myself. Yeah, yeah.
don't want your friends. That shit ain't enough, oh baby. Give me four, oh no, no looking love. Pride to myself, cause you left me halfway lazy. Give me four, oh no, no looking love. Girl.